Była zaskoczeniem, jest zaskoczeniem i to jakoś tak powoli do mnie dociera, myślę, że do was również. I tak naprawdę to trudno uwierzyć, że go już nie ma. Z Markiem ostatni raz widziałem się w niedzielę, ostatnią niedzielę jego życia tutaj ziemskiego. Marek był u nas na obiedzie. Zapraszaliśmy go czasami do siebie na obiady. I pamiętam, jak w trakcie rozmowy przy kieliszeczku wina już po obiedzie Marek tak spojrzał przed siebie, tak się zamyślił i powiedział, no nie wiem, gdzie mnie jeszcze Pan Bóg pośle. Myślę, że w perspektywie tych kilku dni, tego co się stało w ciągu tych kilku dni, kiedy odszedł od nas i to w taki nagły sposób, no to nabiera jakiegoś takiego szczególnego znaczenia. Mam nadzieję, że Marek odszedł pojednany z Panem Bogiem, mimo tej śmierci, która miała charakter nagły. Bardzo dziękuję Panu Bogu, że jakoś tak moje obowiązki zawodowe przede wszystkim tak mi pozwolił ułożyć w tym czasie, że mogłem być przy pożegnaniu jego ciała przed kremacją. I na pogrzebie, i podczas pożegnalnego obiadu, tradycyjnej stypy tak zwanej z jego rodziną. I też móc im powiedzieć parę słów o Marku, o tym jak myśmy go postrzegali, kim on dla nas był. Rodzina była zaskoczona i zdziwiona tym, bo Marek jako introwertyk wiele rzeczy trzymał w sobie i nie przekazywał tego na zewnątrz. Mówili, że pytali czasami Marka o to, jak, co tam leci, jak u niego jest. No, mówi dobrze, że jakoś nieszczególnie się tym dzieli. To, co na mnie pozytywnego, to, co wywarło na mnie bardzo pozytywny wpływ, to to, że rodzina gorąco się modliła przy pożegnaniu ciała, były litanie, były śpiewy i później, kiedy się poznaliśmy, podawaliśmy sobie ręce, był tam też nasz kolega Grzegorz, z którym Marek umówił się na adorację, na którą już nie trafił, bo wtedy najprawdopodobniej nie żył. Było to w pierwszy piątek we września. Marek też nie stawił się na adoracji o godzinie 18:30, którą tradycyjnie w naszej parafii mieliśmy do godziny 20:00, a prawie zawsze był, ale czasami go nie było, więc to nie wzbudziło moich podejrzeń. Rano dowiedziałem się z telefonu księdza proboszcza, że Marek nie żyje i to była wiadomość po prostu z serii takich, że no, nie można tego do siebie przyjąć, nie sposób w to uwierzyć. Marek wszedł w moje życie 3 lata temu, kiedy pod kościołem, pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej u nas we Wrocławiu, w Oślicach, zaprosił mnie, dając mi wizytówkę na spotkanie mężczyzn świętego Józefa. To było w czerwcu 2020 roku i od tego czasu zacząłem uczęszczać na to spotkanie. Jestem bardzo mu za to wdzięczny i bardzo szczęśliwy. Chciałem mu to powiedzieć. Właśnie, nawet jakoś tak mnie coś tknęło. Wtedy, w niedzielę, jak był ten obiad, krzątałem się tam koło kuchni, jakieś rzeczy robiłem, wkładałem rzeczy do zmywarki. Marek rozmawiał z moją żoną. I nie zdążyłem już mu tego powiedzieć. Mieliśmy sobie to powiedzieć i w ogóle tak porozmawiać po raz pierwszy u niego w mieszkaniu, gdzie nas zaprosił. I to spotkanie miało być teraz w tę sobotę ostatnią. Już się nie spotkaliśmy. To znaczy, że trzeba po prostu ludziom, których kochamy, którzy dla nas coś znaczą, dzielić się z nimi tą naszą miłością, tym naszym szacunkiem dla nich, wdzięcznością za to, co w naszym życiu robią. Marek miał wiele aktywności, sami o tym dobrze wiecie. Wiele rzeczy zabrał ze sobą na tamten świat.
I no teraz trzeba będzie to wszystko jakoś zapełnić, poukładać. Ja obiecuję się poprawić, bo dzisiaj powinienem śpiewać i będę śpiewał te psalmy, tylko nie zdążyłem się przygotować, więc wybaczcie mi, że dzisiaj tego nie zrobię, ale obiecuję tutaj, że będę starał się robić to, czego Marek, o co Marek też delikatnie mnie tam prosił i tak powoli właśnie mnie coraz bardziej w życie naszej wspólnoty angażował. Tak samo jak i was. Z Markiem się ostatni raz widziałem w niedzielę, kiedy pojechaliśmy do kaplicy, w tę niedzielę, ostatnią niedzielę jego życia, kiedy pojechaliśmy do kaplicy dworcowej adorować Pana Jezusa. Już od dłuższego czasu razem tam jeździliśmy, między godziną 21, zwykle 30, a godziną 23:30. I Marek, jak wychodziliśmy jeszcze, to zapraszał kogoś, wręczając mu wizytówkę na nasze spotkanie. Mam nadzieję, że ta osoba tu przyjdzie. Tak patrząc, rozglądając się, nie widzę jej, ale mam nadzieję, że tu wcześniej czy później trafi. I też będziemy mogli jej więcej powiedzieć o Marku. Cóż powiedzieć? No szok dla nas wszystkich. Ksiądz proboszcz też nie mógł w to uwierzyć. Jak sami wiecie, Marek się udzielał. Był takim społecznikiem. U nas w parafii pomagał. No wykorzystywał swój czas maksymalnie. Pomagał też u sióstr, tam świętej Katarzynie. No żal po prostu, że go już z nami nie ma i jakieś to też dla nas tutaj zadanie, żebyśmy pociągnęli te wszystkie aktywności, które on nas starał się angażować. Marzeniem jego było to, żeby mój syn Janek, którego w zeszłym roku w listopadzie zachęcił do służby liturgicznej, żeby uczestniczył w tej służbie liturgicznej na Wałach Jasnogórskich. No i mam nadzieję, że jutro pojedziemy. Janek specjalnie dzisiaj nie jest na tym spotkaniu, żeby się podkurować, bo jakaś tam infekcja go złapała. Mam nadzieję, że do jutra uda się, żeby był na tyle zdrowy, żeby z nami pojechał na to spotkanie i właśnie to marzenie Marka też spełnił, ale już i też i jego marzenie. No ja z kolei pochwalę się tym, że już parę wizytówek wręczyłem na nasze spotkania. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Marek się tak trochę martwił, że tak nie ma, że nie ma ilościowego rezultatu, ale ja mu zawsze powtarzałem, nie ilość się liczy, lecz jakość. Widzisz, masz z naszej parafii parę osób, które tutaj są ze wspólnotą związane coraz mocniej i za to dziękujmy Panu Bogu. No cóż, będzie jeszcze okazja więcej o Marku, myślę, powiedzieć, porozmawiać, a tym razem no to proszę was wszystkich o modlitwę, proszę was wszystkich też o sięgnięcie do swoich portfeli w miarę waszych możliwości, złożenie ofiary za msze gregoriańskie, które chcielibyśmy tutaj zamówić u księdza Jerzego za Marka. No i pamiętajmy o nim, módlmy się za niego. Ja jestem dobrej myśli i Marek też był dobrej myśli, bo u nas nastąpiła zmiana księdza wikarego. Też ten ostatnią niedzielę powiedział mi, jestem dobrej myśli co do tego nowego wikarego, który do nas przyjdzie. No i rzeczywiście jest to bardzo człowiek głębokiej wiary, z późnego powołania, ale po sposobie celebrowania mszy świętej, nabożeństw i widać, że to jest człowiek głębokiej modlitwy, głębokiej wiary. Szkoda, że Marek nie zdążył go poznać. No ale cóż, liczmy na to, że spotkamy się z nim wszyscy kiedyś po tej właściwej stronie u Pana Boga, korzystając z Jego dobroci, z Jego miłosierdzia. Szczęść Boże, Bóg zapłać za Marka i szczęść Boże wam wszystkim w tych wszystkich działaniach, które będą miały na celu krzewienie pamięci o Marku i rozwijanie tego wszystkiego, co robił.
z Panem Bogiem.